To nowe, stare narzędzie komunikacji, bo jak się okazuje, radni swoją stronę www mają już od kilku lat. Powstała ona jeszcze za rządów prezydenta Nowaczyka. Została ona stworzona kilka lat temu, tylko nie była ona aktualizowana, właściwie była martwa, nikt nie zajmował się jej prowadzeniem. W tej chwili zostały dodane informacje bieżące, skład rady, wymienione zostało zdjęcie, ale myślę, że to głównie od aktywności radnych zależy, jak ta strona będzie funkcjonowała. Na stronie znajdziemy również krótkie felietony i polemiki radnych oraz informacje o bieżących uchwałach. Dzięki stronie mieszkańcy mają poznać bliżej, czym zajmują się elbląscy radni. Jeżeli mieszkańcy nie wiedzą, czym zajmuje się Rada Miejska, ta strona jest to strona informacyjna i tam na pewno elblążanie znajdą informacje, czym zajmuje się Rada Miejska. No, powiedzmy, że jest to organ uchwałodawczy, czyli jeden z najważniejszych organów w naszym mieście. Jest organ wykonawczy, czyli prezydent miasta i departamenty mu podległe. No i Rada Miejska, która tworzy prawo miejscowe, więc myślę, że zasadnym jest, żeby elblążanie poznali skład osobowy rady i radnych, których wybrali przecież. W przyszłości na stronie mają być też publikowane filmy i zdjęcia z sesji Rady Miejskiej. Strona znajduje się pod adresem, który podajemy na ekranie. Przedstawiciele gmin, którzy są odpowiedzialni za programowanie i realizowanie projektów oraz służby finansowe działające w ostrucko-juławskim obszarze funkcjonalnym, tym razem wzięli udział w warsztatach zarządzania strategicznego. Szkolenie, które miało na celu analizę środków finansowych oraz podjęcie dyskusji na temat celowości realizowanych projektów. Przeanalizować, czy na pewno wszystkich na to stać, jak to zaskutkuje nie tylko w tej kadencji, ale w kolejnych kadencjach samorządowych, nie tylko poprzez atrakcje na przykład dla mieszkańców, ale także jak to się odbije na zdolności finansowej gmin za kilka lat, bo każda inwestycja nie tylko kosztuje na początku, ale często niestety także kosztuje w kolejnych latach eksploatacji. Dlatego podczas warsztatów uczestnicy sprawdzali odpowiednim narzędziem wieloletnią prognozę finansową poszczególnych samorządów, tak aby wspólne działania przyniosły odpowiednie korzyści. Co warto zrobić razem, a co należy robić osobno? Po drugie, żeby mieć pewne narzędzia, aby oceniać skutki takich wspólnych przedsięwzięć dla każdego partnera z osobna. I właśnie z takim narzędziem tutaj przyjeżdżamy i ćwiczymy ze skarbnikami, pracownikami urzędów, jak się posługiwać owym narzędziem, tak aby projektować przedsięwzięcia w sposób racjonalny, odpowiedzialny, przewidując czasami skutki, które nastąpią po wielu latach. Przedstawiciele Związku Miast Polskich po analizie podkreślają, że dzięki opracowywanej właśnie wspólnej strategii rozwoju samorządy działające w ostrucko-juławskim obszarze funkcjonalnym są dobrze przygotowane do nowej perspektywy na lata 2014-2020. Wystarczy środków na współfinansowanie tych projektów unijnych. Ważne jest, żeby one były dobrze dobrane, żeby w ich przyszłości, żeby w efekcie realizacji tych projektów wzrastały dochody gmin, wzrastały dochody obywateli, wzrastały dochody firm i poprzez to wzrastały dochody gmin, bo tym, co tworzy warunki do rozwoju, to jest właśnie wzrost dochodów gmin, dlatego że wydatki gmin wzrastają bardzo szybko. Szkolenie odbyło się w ramach partnerstwa międzygminnego i było realizowane z grantu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Opiekunem szkoły podstawowej nr 3 w Ostródzie jest Jan Paweł II. Teraz, w 10. rocznicę jego śmierci, odbyła się w placówce uroczysta akademia. Uczniowie przygotowali program artystyczny. Imię patrona zobowiązuje. Słowa i czyny papieża Polaka mają być drogowskazem dla wychowanków szkoły. Uczymy nasze dzieci, aby szanowały drugiego człowieka. Uczymy troski i wsparcia dla słabszego, tolerancji. Rozwijamy i pogłębiamy w sercach naszych dzieci uczucia patriotyczne i więź z ojczyzną.
Karol Wojtyła był wzorem do naśladowania już nawet jako uczeń ówczesnego gimnazjum, które ukończył z oceną celującą. I niech ten edukacyjny akcent motywuje młodych nie tylko do dobrych uczynków, ale także do osiągania jak najlepszych wyników w nauce. Wkrótce rozpocznie się sezon turystyczny. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców oraz przyjezdnych, schody prowadzące z ulicy Mickiewicza do placu zabaw na Jeziorze Drwęckim zostały zburzone. Na dzień dzisiejszy wiadomo, iż na ich miejscu nie pojawią się nowe. A żeby dostać się z ulicy na plac zabaw, trzeba skorzystać ze schodów przy amfiteatrze bądź kanale. Podczas 6. sesji Rady Miejskiej w Ostródzie odczytano pismo przygotowane przez radne Agnieszkę Majewską-Pawełko oraz Annę Rutkiewicz. Panie podjęły działania zmierzające do powołania Rady Osiedla Centrum. Miasto bardzo dba o mieszkańców, ale głównie środki szły na osiedla drwęckie, plebiscytowe. I to nasze centrum, samo centrum Ostródy zostało troszkę zaniedbane. Jest mnóstwo do zrobienia i myślę, że jeżeli mieszkańcy, mając taką możliwość, włączą się do pracy nad tym, żeby poprawić warunki życia, estetykę, to właśnie po to jest organizowane to osiedle, żeby mieszkańcy wiedzieli, że mają możliwość, mają prawo decydować o tym, co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu. Granice osiedla centrum stanowiłyby tereny położone na południe od torów kolejowych do ulicy Jagieły pomiędzy ulicą Pieniężnego oraz Grunwaldzką i Drwęcką. W Radzie znalazłaby się też ulica pierwszej dywizji. Aby pomysł doczekał się realizacji, musi mieć poparcie wśród zameldowanych na tym obszarze mieszkańców. W tej chwili rozmawiamy z mieszkańcami, zbieramy podpisy poparcia, mówimy podczas wizyt, o co nam chodzi, podoba się to osobom takim aktywniejszym. A niektórzy mówią, po co, to i tak nic nie da. No zobaczymy. Ja jestem jednak za tym, żeby móc decydować o tym, co się dzieje wokół nas. Inicjatorki powstania Rady Osiedla Centrum 22 kwietnia o godzinie 18 w sali reprezentacyjnej Ostródzkiego Zamku organizują spotkanie konsultacyjne. Jeśli pomysł uzyska akceptację społeczeństwa, zostanie skierowany pod obrady Rady Miejskiej, która zdecyduje, czy powołać nowy organ doradczy w mieście. W wyniku prac archeologicznych w piwnicach Ostródzkiego Zamku znaleziono butlę z gazem bojowym. Konieczna była pomoc straży pożarnej. Ta niestety nie mogła dostać się na dziedziniec. Przyczyn tutaj architektonicznych budynku. Budynek jest niedostosowany do możliwości wjazdu na dziedziniec tego zamku. Aczkolwiek kierujący działaniem ratowniczym stwierdził, że ustawienie przed zamkiem będzie najbardziej bezpieczne również dla ratowników. Na szczęście był to jedynie trening dla strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Zadaniem tych ćwiczeń jest udoskonalenie swoich technik ratowniczo-gaśniczych, podniesienie poziomu swoich umiejętności oraz sprawdzenie umiejętności strażaków ratowników przez dowództwo JRG. Ratownicy podczas szkoleń nie wiedzą, z jaką symulacją mają do czynienia, ale i tym razem ćwiczenia przebiegły sprawnie. Ćwiczenia przebiegły prawidłowo. Kierujący działaniem ratowniczym poradził sobie bardzo dobrze. Oczywiście jakieś drobne mankamenty były, które będziemy eliminować, ale jak wiadomo, drobnostki to nie problem, wyciągamy wnioski z tych drobnostek i na przyszłość, żeby się takie rzeczy nie zdarzały, ale ogólna ocena ćwiczeń wczorajszych i dzisiejszych oceniamy ją jako bardzo dobrze. Ostródzka Straż Pożarna spisała się na medal, co cieszy tym bardziej, iż w okresie wiosenno-letnim funkcjonariusze mają ręce pełne pracy za sprawą częstych zgłoszeń do palących się traw, tak jak miało to miejsce w tym tygodniu koło miejscowości Lubajne. Kwietnia w Nidzicy odbędą się wybory uzupełniające w związku z wygaśnięciem mandatu w okręgu nr 12. Zgodnie z obwieszczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej, mieszkańcy na karcie do głosowania znajdą 5 kandydatów, którzy będą w następującej kolejności: Piotr Zakrzewski, Grzegorz Kopka, Irena Halicka, Mirosław Romański,
Julita Margalska. Lokal wyborczy, w którym odbędą się wybory, znajduje się w przedszkolu numer 2 przy ulicy 1 Maja. Czynny będzie od godziny 7 do godziny 21. Przypominamy, że wybory uzupełniające odbyły się już w Działdowie oraz Ostródzie i tam frekwencja nie była zbyt zadowalająca.